Jest bardzo duże ryzyko, że się gibnę z tym. Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale i co dalej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie nieco na temat pionizacji. Czy w ogóle warto to robić? Jeżeli tak, to dlaczego? W jaki sposób można ją wykonać? Co ona tak naprawdę daje? Jak zabrać się do tego bezpiecznie oraz z głową? Zapraszam. Zacznijmy może od samego początku, czyli co to w ogóle jest ta cała pionizacja? Pionizacja, jak sama nazwa wskazuje, to wprowadzenie oraz utrzymanie pionowej pozycji naszego ciała, ponieważ, no jak wiadomo, pozycja wózkersa, czyli osoby, która siedzi na wózku, no nie jest pozycją naturalną dla człowieka. Naturalną jest właśnie pozycja stojąca na dwóch łapach. No nie, dwóch łapach nie. Wyprostowana, dumnie stojąca pozycja człowieka wyprostowanego. Kogo taka stabilizacja dotyczy lub może dotyczyć? Otóż no, generalnie wszystkich osób, które z jakiegoś powodu nie przyjmują tej postawy wyprostowanej i stojącej, czyli na przykład osoby po urazie rdzenia kręgowego lub takich, które z jakichś innych przyczyn wylądowały na przykład na wózkach, ale także osoby, które na przykład z racji swojego wieku już no, nieczęsto mogą w ogóle wstać same, osoby na przykład leżące albo seniorzy, którym po prostu ciężko jest samodzielnie chodzić. Jednak w moim dzisiejszym materiale zajmę się głównie osobami niepełnosprawnymi. 100% fizjoterapeutów zgodzi się, że pionizacja jest bardzo potrzebna oraz pożyteczna. Pionizacja tak naprawdę jest jednym z pierwszych kroków do odzyskania tej naszej sprawności fizycznej, a jeżeli nie odzyskania, to w jakim stopniu na pewno naprawienia tego, co możemy zrobić. Na pewno jest bardzo pomocna ze względu na. Przede wszystkim bardzo poprawia się krążenie naszej krwi, ponieważ w pozycji siedzącej no te nogi jednak są podkurczone, są te zagięcia, krew nie do końca ma jak przepływać. Kiedy jesteśmy wyprostowani i w pozycji stojącej, ta krew ma jakby ten swój flow, może po prostu płynąć przez nasz organizm i bez problemu dotrzeć w każdy jeden jego zakątek. Druga sprawa to to, że poprawia się perystaltyka jelit, czyli to, jak te nasze jelita pracują. To, że po prostu w pozycji stojącej no nie ma jakby nacisku cały czas na ten brzuch. Kiedy siedzimy, no to te jelita są również takie skurczone, przegarbione przez to, że właśnie w takiej pozycji się znajdujemy. Kiedy jesteśmy na stojąco, wyprostowani, to te jelita mają swobodę, mogą sobie wtedy pracować tak, jak należy i działać tak naprawdę na pełnych obrotach. Kolejna bardzo ważna sprawa. Pionizacja zapobiega zanikom mięśni. Na przykład, jeżeli od dłuższego czasu znajdujemy się w pozycji leżącej czy też siedzącej, nieważne czy na wózku czy nie, po prostu nasze mięśnie w myśl zasady, że nieużywany organ zanika, po prostu zanikają. Nasze nóżki potrafią zrobić się naprawdę bardzo chude, zostaje sama kość tak naprawdę i skóra. Na raz, że to wygląda no, bardzo źle i nieapetycznie, nieestetycznie, a dwa, że no, uniemożliwia to tak naprawdę powrót do jakiejś sprawności, do której na pewno każdy z nas chce dążyć. Tutaj też warto zaznaczyć, że nie tylko chodzi o mięśnie, ale także o nasze stawy, żeby nie było tutaj żadnych skostnień czy jakichś problemów właśnie stricte ze stawami, żeby one się po prostu nie zastały, żeby nas nie bolało po prostu jak siedzimy, czy nagle przy wyprostowaniu nóg te stawy strzelają w kościach. Tym bardziej, jeżeli w naszych kończynach pojawia się na przykład spastyczność. Bardzo dobrze jest wtedy właśnie korzystać z pionizacji, wstać co jakiś czas i zmęczyć po prostu tą spastykę, przez co będzie ona po prostu mniejsza, bo nie będzie miała siły, tak, na swoje cocenie i figle. No i oczywiście profilaktyka przeciwodleżynowa, tak, jeżeli znajdujemy się od dłuższego czasu w pozycji siedzącej lub leżącej, no to ta nasza skóra, szczególnie na przykład na pośladkach, no nie oddycha, jest cały czas narażona na ucisk, ponieważ no my będziemy cały czas na nią naciskać, dlatego warto co jakiś czas wstać, odciążyć te nasze pośladki, zapobiegnie to na pewno odleżynom, a także no jakby pozwoli odpocząć chociaż na chwilę tym naszym pupciom. Na tym etapie chyba wszyscy się zgodzimy, że pionizacja jest niezwykle ważna oraz przydatna. Dlatego pomówmy może o tym, jak ją wykonywać, z jakiego sprzętu korzystać i w jaki sposób możemy sobie pomóc. Tutaj chciałem powiedzieć, że są sprzęty specjalistyczne, na które nawet można dostać dofinansowanie, które nazywają się pionizatorami, czy też parapodium na przykład. Ale wiadomo, nie każdy ma możliwość zakupu czy skorzystania z takiego sprzętu. Na pewno pierwsze co, jeszcze nawet w szpitalu, czy na pierwszej naszej rehabilitacji, pierwszą naszą pionizację zapewne będziemy przeprowadzali na stole pionizacyjnym. Jest to takie urządzenie, na którym po prostu kładziemy się cali, jesteśmy przypinani pasami i stopniowo jest zwiększany kąt po prostu, na którym leżymy. Na początku do 45 stopni, jeżeli nie ma zawrotów głowy, no to kontynuujemy aż do pozycji pionowej.
Służy to po to, żeby właśnie po dłuższym czasie, kiedy organizm leży i no, ciężko mu jest jakby wrócić do sprawności, przyzwyczajać powoli właśnie poprzez zwiększanie kąta nachylenia, powrót naszego błędnika czy równowagi do właśnie sprawności, aby nie było tych zawrotów głowy, czyli po prostu można było spędzić w pozycji wyprostowanej, stojącej jak najwięcej czasu. No dobra, wychodzimy ze szpitala, idziemy do domu. Jak możemy sobie w domowych warunkach poradzić z pionizacją? Jak możemy z niej korzystać? Jest kilka opcji, które mam zamiar dzisiaj Wam sprzedać, ale nie ograniczajcie się tylko do nich. Znam osoby, które na przykład nie mając żadnego sprzętu, korzystają na przykład z framugi, że zapierają się po prostu o framugę w drzwiach i za jej pomocą wstają. Wiadomo, nie każdy ma też jakby sprawność w kolanach i może mieć z tym problemy. Na to też jest rozwiązanie. Jeżeli chodzi o kolana i to, że po prostu nie jesteśmy niektórzy w stanie ich zatrzymać, czy po prostu trzymać je w pozycji wyprostowanej i zablokowane, są do tego specjalne łuski, które można nabyć w sklepach medycznych czy ortopedycznych. Takie łuski zakładane od połowy łydki do połowy uda blokują po prostu nasze kolana i pozwalają nam stać wyprostowanym bez możliwości samodzielnego jakby trzymania tych kolan, co bardzo odciąża cały ten proces. Jedyny minus jest taki, no, że po prostu jesteśmy cały czas na sztywnych nogach. Idąc jeszcze dalej, jeżeli nie mamy sprzętu, możemy skorzystać ze wszystkiego wokół, co mamy. Możemy na przykład wesprzeć się na parapecie, chwycić za rurę od grzejnika, no wszystko cokolwiek. Za blat w kuchni na przykład możemy się zaprzeć i po prostu wstać, gdzie również mamy zablokowane kolana, bo w narożniku, wiadomo, one się blokują i nie mają gdzie uciec. Możliwości jest naprawdę mnóstwo, patentów, lifehacków czy tych sposobów równie wiele. Po prostu musicie znaleźć coś dla siebie albo korzystać ze sprzętu profesjonalnego, który, tak jak mówiłem, są to pionizatory czy też parapodia, albo wózki elektryczne, jeżeli ktoś korzysta z funkcją pionizacji osoby, która się nim porusza. Są to takie specjalne sprzęty, które robią tak naprawdę bardzo wiele za nas. Trzymają nam kolana, trzymają nam stopy, trzymają nam biodra oraz to, żebyśmy nie uciekali zarówno na boki, jak i przód, tył. Trzymają tak naprawdę tą pozycję za nas. Jednak no mimo wszystko, kiedy my jesteśmy odciążeni i nie musimy trzymać tych mięśni, nad którymi tak naprawdę nie mamy jakby zbytniej kontroli, to nadal nasze ciało odczuwa to, że jesteśmy w pozycji pionowej i zaczyna dużo lepiej funkcjonować. Pionizatorów na rynku rehabilitacyjnym jest naprawdę mnóstwo. Są te statyczne, aktywne, hybrydowe, pół na pół, no mnóstwo jest tego. Najlepiej wypróbujcie sobie kilka rodzajów i sprawdźcie, który najlepiej zdaje egzamin u Was. Taki pionizator można wypożyczyć z niektórych serwisów czy sklepów medycznych, ortopedycznych. Sprawdźcie, co działa dla Was najlepiej i po prostu z tego korzystajcie. Teoria teorią, wiadomo, wszyscy chcą zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. No to pokażę Wam, jak ja to robię za pomocą mojego balkoniku. Nie jest on jakiś specjalnie skomplikowany, zwykłe kilka rurek. No mi w każdym razie pomaga, jestem w stanie, zapierając się rękoma i wykorzystując spastyczność tak naprawdę moich nóg, wstać na nim i utrzymać się przez jakiś czas w pozycji stojącej. Tak jak wspominałem, zależnie od tego, jakie macie możliwości oraz uraz, z takich możecie innych sprzętów korzystać. Przede wszystkim podjeżdżacie z waszym wózeczkiem blisko, blokujecie hamulce. Z tej pozycji, wiadomo, trzeba wysunąć nasze nóżki. Następnie wysunąć się nieco z wózka. No i ja w tej sytuacji zapieram się bardzo mocno rękoma, ponieważ no łapki mam dość silne i sprawne. Oraz wykorzystując spastyczność moich nóg i to, że jak poczują trochę luzu, to od razu się prostują, wykorzystuję to, aby po prostu machnąć się jednym porządnym, szybkim ruchem, spionizować się. I w ten sposób można się pionizować, bo tak naprawdę w domowym zaciszu, nie wykorzystując specjalnie jakiegoś profesjonalnego sprzętu. Pamiętajcie, żeby robić to dość często, nawet codziennie, w zależności od tego, ile jesteście w stanie po prostu ustać czy wystać. Róbcie to, bo naprawdę warto. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną. Zachęcam do subskrypcji oraz lajkowania profilu, zarówno tutaj na Facebooku, jak i na Instagramie. A my widzimy się już w kolejnym odcinku na kanale. I co dalej? Witam w ekranie końcowym mojego kanału. Tutaj możesz zasubskrybować, aby być na bieżąco. Pamiętaj, że filmy pojawiają się w każdy piątek o godzinie 14:00. A tutaj masz jeden z filmów dopasowanych do Ciebie.
Zapraszam.